10-lecie twojej kariery i występ w Sopocie. Jakie emocje ci dzisiaj towarzyszą? Spokój. Spokój? Spokój. Spokój, szczęście. Oczywiście stres przed samym wyjściem na scenę, ale taki nobilitujący. Zastanawiam się też, ile przygotowywałaś się do swojego występu, bo patrzę na stylizację, pięknie dopracowana i tutaj bransoleta na szyi i oczy. Jak długo to... Oj, wiesz co, akurat te wszystkie rzeczy to nie ja, bo to jest mój wspaniały team, który dba o to, żebym właśnie tak wyglądała. Natomiast ja faktycznie prób do Sopotu... Ojejku, to chyba był w sumie nawet miesiąc prób, bo myślałam sobie, żeby to Tańcz głupia, tą piosenkę, która jest tak aktualnym moim singlem, żeby przenieść teledysk, który zrobiliśmy na Mastershocie, czyli na jednym ujęciu, żeby przenieść to na realia koncertowe i to było ogromnym wyzwaniem, no bo śpiewanie i tańczenie, wszystko jakby ciągnięcie na jednym ujęciu było trudne, ale cieszę się, bo udało nam się to zrealizować i mega jestem z nas dumna. No właśnie, bo piosenka Tańcz głupia, żeby nie przekręcić teraz tytułu, wywołuje duże emocje, bo opowiedzmy o historii, jak ona powstawała. Oj, Tańcz głupia powstawała w ogóle długo i miała też kilka swoich wersji i ja też kilka razy już miałam kończyć tę piosenkę i później ją wracałam do góry nogami, ale żeby było śmieszniej, to w sumie taki pierwszy zalążek i pomysł na tę piosenkę powstał właśnie tu w Sopocie, bo po zeszłorocznym koncercie zrobiliśmy sobie tutaj w Operze Leśnej mały backstage i na scenie po prostu do nocy siedzieliśmy i gadaliśmy, a ja chodziłam pomiędzy wszystkimi i mówiłam, dobra, nie gadaj, tańcz. I wtedy się ten pomysł narodził, tego konceptu, że okej, każdy z nas ma jakieś rzeczy i fajnie się jest nieraz wygadać, ale nieraz dochodzi do tego momentu, w którym już się nie chce gadać, po prostu dobra, whatever, tańcz. Więc tak, Sopot tu mi pomógł w tym. Więc Sopot Ci w tym pomógł, ale jak sama wspomniałaś, to długo powstawała ta ostateczna koncepcja, tak? Dobrze zrozumiałam, że ostateczna koncepcja piosenki powstawała po próbach, po poprawkach. Kiedy powstała ostateczna? Wiesz co, ja po prostu bardzo mi się spodobał tekst i jakby motyw liryczny i szukałam bardzo długo oprawy muzycznej do tego. Na początku to była piosenka w ogóle klubowa i taka houseowo-klubowa, po czym ja ją po prostu wyrzuciłam. Wzięłam tekst, który napisałam i zaczęliśmy jakby muzycznie to grzebać od nowa i to już jest w sumie ta wersja, którą teraz my wszyscy znamy. Dzisiaj Sopot, a zastanawiam się, kiedy odpoczywasz i gdzie odpoczywasz? Thank you, next. Dobra, też pochwaliłaś się swoim pięknym domem na Instagramie i zastanawiam, czy tam znajdujesz też taką swoją ciszę i swój spokój. Na maksa, tak. Tak? A kto pomagał Ci stylizować ten dom? To był Twój pomysł też tak jak ta piosenka, czy...? Nie, to są trudne sprawy i miałam wspaniałą zresztą Olę Grobel, którą pozdrawiam, która była projektantem tego domu i no fajnie wyszło. No właśnie, bo... Jezu, bo słuchaj, bo Michał śpiewa, ja muszę zobaczyć, jak on śpiewa, bo on będzie robił show i będzie palił fortepian. Dobrze, to my kończymy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo.